A ja to pani powiem, że miałem kiedyś takiego stażystę, kompletny idiota. Pani sobie wyobraża, wysłałem go po zdjęcie rentgenowskie. 2 godziny go nie było, w końcu wraca i mówi, panie doktorze, coś się popsuło. O. Ciągle wychodzi czarno-białe. A pani, tak, gratuluję oczywiście, gratuluję. Pani w indeksie to widzę, tak, same piątki. Jak pani to zrobiła? Co egzamin, to krótsza spódniczka. Im krótsza spódniczka, tym krótszy egzamin. A ja swego czasu, tak, pamiętam, na 2. roku studiów. Tak? To w ogóle nie wychodziłem z pokoju. O, nic. Tak pan imprezował? Klucze zgubiłem. Koniaczku, się pani napije? O nie, 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 panie doktorze, bo ja mam bardzo słabą głowę. Ja też mam słabość do pani. Przepraszam bardzo. SMS-ik, SMS-ik. Chwileczkę, za chwilę dmuchniemy, a może już. O kurde. O, co się stało? Koleżance wyszedł pozytywny test. O matko, miał pan z nią kontakt? To właśnie miałem. Chyba dlatego właśnie jest w ciąży. O Jezu. Proszę nie panikować. Tak, ma pani rację. Nie mogę panikować, przecież się żona zorientuje. Cholera, dobra, lecę. Ej, ale co ze mną? Pani też jest w ciąży? Nie, nie, przecież my jeszcze... Nie tego. Dobrze, wie pani co? Następny pacjent będzie za godzinę. To ja zdążę wrócić. Dzień dobry. A co pan tu robi? Pani jest lekarzem pierwszego kontaktu? Tak, to jest mój pierwszy kontakt. Przepraszam, a pan miał być za godzinę? No, ale ja tylko na badania okresowe z roboty. Z roboty? A gdzie pan pracujesz? A, od razu pracujesz. W urzędzie marszałkowskim pracuję jako stażysta. To tam mnie dają na zastępstwo, jak kogoś nie ma. Ale ja to nie mam żadnych uprawnień. Jakby ktoś wpadł z kontrolą, to wszyscy by poszli siedzieć. No, to co? Zbada mnie pani? Tak, oczywiście, zbadam pana. Proszę bardzo, wdech. Wydech. Wdech. Co by tu panu jeszcze teraz? Ile pan ma lat? A, wydech! O, pan ma ewidentnie problemy z oddychaniem. Ja pana muszę gdzieś skierować. Ale gdzie skierować? No co? No, pan jest mężczyzną. Tak. To do urologa. Tak. To do urologa. Po co? Proszę pana, każdy mężczyzna powinien raz na jakiś czas zbadać swojego przyjaciela. Jakiego przyjaciela? No swojego przyjaciela. Pawła? Ja nie wiem, jak go pan nazywa. No, no jak mam go nazywać, no? Paweł Siedzieniewski. Paweł? Paweł. No, proszę pana, dla jednych Paweł, a dla innych Wacek, no. No jak Wacek, jak Paweł, no? Wysoki, taki długi, blady, piegowaty. Matko, to tym bardziej powinien go pan zbadać. No ale to jest okaz zdrowia, ja pani pokażę. Nie, fuj! Panie, co pan? Co? No, tak to my się nie dogadamy, proszę pana. Proszę pana, czy pan tam ma wszystko zdrowe? Gdzie? No tam! No a gdzie jest tam? Tam, gdzie nie zajrzę. A gdzie pani nie zagląda? Do kieliszka. O, napije się pan? No ja bardzo chętnie. Wie pan, tutaj takie... No to chlub w ten tłusty dziób u pana akurat. Czy u pani wszystko w porządku? Dzień dobry. Dzień dobry. A, przepraszam, to ja później przyjdę. Nie, 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 bardzo proszę.
proszę, proszę tutaj, bardzo zapraszam. Niech pan sobie siada na siedzenie. Jest, są trzy krzesła, po co mają być puste? Ale pani jeszcze mnie nie obsłużyła. Proszę pana, zboczeńców nie obsługuję. No proszę opowiadać, co się tam u pana dzieje, tak? No głupio tak we trójkę. Tak, faktycznie, to ja się już będę zbierała, a wy tam sobie oporządzajcie różne rzeczy. No ale to kto mi podbije te okresowe? O, proszę pana, na okresowe to się lepiej nie spóźniać, bo później się nagle wybiega i się zostawia różnych ludzi w potrzasku. Ja tego nie ogarnię. Tak, a ja wszystko muszę ogarnąć. Po co pan przyszedł? Ja? Tak, pan. Ja chciałbym skierowanie do urologa. Aha, czyli pan też ma problemy z Pawłem. Nie, proszę pani, ja tylko często sikam. Nie, proszę pana, pan ma problemy z Pawłem, tak jak ten pan. Jemu też wypryszczyło Pawła. Zbladł mu cały, ciągle chudnie i pewnie niedługo mu odpadnie, no. I pan masz to samo. Nie, ja z sikaniem, bo bardzo, bardzo często ostatnio sikam. Tutaj jak szedłem, to 3 razy sikałem. Gdzie? W toalecie. A to akurat dobrze, że w toalecie, a nie byle gdzie. Tylko że kiedyś tak nie było. To może kiedyś pan mniej pił. A nie, ja teraz już nie piję. O, to się pan napije. No ale proszę pani, ja nie... Proszę pana, pan się napije, zrobimy badanie. Pan musi to wypić, pan się napije, wypije, zobaczymy, kiedy pan pójdzie sikać. Nie, proszę pani, dziękuję. Pij to, bo cię nie wyleczę! A co ze mną? Rozbieraj się. Do okresowego? Dokładnie. Ale... To ja... W sumie też się napiję trochę, bo... Przepraszam, ja też będę musiał, bo też bym dziabnął na drugą nóżkę. Na drugą... Przepraszam bardzo, co tutaj się dzieje? O! Pan doktor, dzień dobry. Proszę pana doktora, bo ten koleś chce do urologa, ale przyszedł tylko się wysikać. A ten nie chce do urologa, ale mu Pawła wypryszczyło. Ten się chce rozbierać, a tamten się nie chce rozbierać. Dobra, chłopaki, namówiliście mnie, a ja się rozbiorę. Pani się upiła? To ze stresu. Bałam się, że odkryją, że jestem tylko studentką. A pięknie. To ona nie jest lekarzem? Ja jestem lekarzem, ta pani jest tylko tutaj na stażu. Ja musiałem tylko na chwilę wyjść. O, właśnie, panie doktorze, jak tam pańskie dziecko? Kopie już? Bo mnie trochę kopnęło. Przepraszam, jestem oburzony. Jestem oburzony tym, co tu się dzieje w tym szpitalu. Ja idę do dyrektora tego szpitala, ja wszystko powiem. To jest kpina, rozumiecie, proszę państwa? Uważaj, bo Paweł ci odpadnie. Niech idzie. No, wydaje mi się, że mimo wszystko macie przerąbane. On idzie do dyrektora. Niech idzie. Dyrektorka jest na L4, bo się okazało, że rzeczywiście jest w ciąży.